Siema, witajcie, tutaj Wojtek Reksar. Idziemy sobie Arama, Gragasem. No i cały mój monolog się skończył. A dzisiaj ze mną jest na Skype'ie. Encyk.pl chyba jestem, no. Już nawet nie wie, jak się nazywa. Popadł w moi depresję. Ludzie. No i niestety wybaczcie, że będzie to już na nowym koncie, ale stare konto, no niestety, musiało zostać usunięte. Znaczy nie usunięte, jest na YouTubie, chcecie to możecie wbijać. Tylko że nowe będzie o wiele cenniejsze, że tak powiem. Gdyż na tamtym koncie wyniknęły pewne problemy z połączeniem na usłudze Google AdSense. No, mamy nadzieję, że tutaj już nie będzie takich problemów. Jeżeli ma być samo na minutę nagrania, ojeju, 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 ojeju. Dziesięć tysięcy? Nie, no to jest za dużo, żeby 10 tysięcy było. Ile polecasz bitrate'u? Nie wiem, 6 tysięcy niech będzie. Chyba powinno być tyle. Zaraz sprawdzimy, jak nam to Google wtedy walnęło. Mój film, zabezpieczenia, szczegóły, szybkość danych, 5 całkowic, no tak około 5000 było. My sobie podwyższymy do 6000 i następny filmik nam się udostępnia. No, ja chciałem was gorąco zachęcić na mój kanał nowy, żebyście wchodzili, subskrybowali, lajkowali, bo to jest dla mnie oczywiście ważne, jak dla każdego youtubera. No ja też gorąco zapraszam, żebyście wbijali tam na konto Wojtka. I niestety, Krystian, muszę cię zmartwić, ale mam do ciebie prośbę. Jak możesz, to weź, przestań udostępniać ekrany, bo mam trochę za dużo pingu. Okej, okay, już nie ma problemu. Wyłączam ci udostępnienie, bo ja generalnie miałem sobie oglądać jego gierkę przez Skype'a. Wiadomo, na udostępnieniu jest... Aha, super, wywaliło mi. No i co ja wam mogę powiedzieć? Będzie więcej aramów, praktycznie tylko głównie aramy. Zamierzam nagrywać aramy, być takim sławnym youtuberem, co nagrywa aramy. 519, tutaj mamy 24. Ojeju, jeju, jeju, jeju. Zalecane dla tego projektu będzie 10,13. Nie, ja podziękuję za taką wysoką. Dobra, z racji tego, że to będzie długi odcinek, to zmniejszymy trochę jakość. No i następny odcinek się wysyła. Znaczy, mam nadzieję, że widzieliście to, jak LeBlanc zabił minion, no nie? To jest masakra, co się dzieje na tym trybie. Czasami tutaj takie beki padają. To ty sobie możesz ładnie gierzyć, a ja sobie będę, jakby to powiedzieć, będę sobie odrabiał moje zadania domowe. Bo Krystian jest jeszcze gimbusem. Ja jestem jeszcze gimbusem i za rok matura, nie? No. No ale jednak gimbus. No w sumie zachowuję się jak gimbus. Nagrywam zryte filmiki jak gimbus. Myśli jak gimbus. No i w sumie można nawet się przyznać, że jest gimbusem. Otwieramy nasz zbiór pazdro do chemii zaawansowanej. A. Wow, dobrze było kupić 3 dorany. Co? Po co ci 3 dorany? Jestem Gragasem. Aha, okej, okay. Ale doran ringi, mam nadzieję. Nie, doran shieldy.
chemia moim nałogiem normalnie. ...20% zapisywania filmu, no nieźle. Troszeczkę nam to tutaj renderowanie potrwa. Przeciwnik pokonany. Dużo playsów, obiecuję wam dużo playsów. Mam nadzieję, że się nie zawiedziecie na tym kanale. Dobra, Wojtek, ja z ZW, jak coś. A ja przypominam moją złotą zasadę: każdy martwi się o siebie. Witam z powrotem, już wróciłem z mojego ZW. Generalnie czas na trochę edukacji, bo moja mama, oglądając sobie wiadomości, stwierdziła, że pokaże mi, że policja ostrzega przed klikaniem w różne dziwne linki na Facebooku, które oświadczają, że tam imigranci zabili tego, a Rosja podbiła to miasto i w ogóle i nie wiadomo co łombo kombo się zrobiło na świecie. I myślę, że to mało kogo interesuje. Pamiętajcie, dzieci, żeby w takie coś nie klikać. Tylko jak widzicie takie gówno na fejsie, to automatycznie je zbanować i zgłosić do Facebooka i Facebook się zajmie takim zjebanym kontem i po prostu tępić takie wredne szmaty. Później takie dziwne rzeczy pojawiają się na Facebooku i to nie jest fajne. Wow. No tu nie ma żadnej akcji. No nie, no fajnie, zbugował mi się dźwięk Ogmawa, który chodzi na pasywie. No tak, uwielbiam. Wprost jeden z najlepszych. No ale za którymś razem to już jest wkurzające. No jakie emocje w tym lolu. Kebaby, emocje. Wszystko naraz. Udało ci się zabić wroga. To ty mi dałeś łapkę pod moim nowym filmikiem, Wojtek? Nie wiem. Może. Aha. No spoko, to dzięki. Miło.
fajnie mieć łapkę fapkę. Zabiłem Śnieżką. Okej. Okay. To może ja przeczytam jakieś nowości, które są związane w LoLu. Już niedługo przyszykujemy się na patch 5.23. Na pewno dużo zmian będzie. Wyjdzie nowy champion i Laoya. Tak? Laoya. Ailoa. Gdzie... No okej. Okay. Generalnie muszę cię zesmucić, znaczy nie, czekaj, nie zesmucić. No, muszę cię zesmucić, Tamkent będzie miał mniejszy zasięg z autoataków. Bywa. Trochę zmian w Zedzie widzę, bo maksymalny zasięg z WUMu zwiększą, minimalny zasięg cienia. Ale najważniejsze, że skille Tamkencza bez zmian. No nic, ładne skórki będą, Varus, Swift Bolt, Dragon Trainer, Tristana, naprawdę bardzo dużo fajnych skórek będzie zrobiło. Poprzeglądam trochę fora. Ktoś się pyta, czy ma ktoś do oddania kartę graficzną do laptopa Samsung. Okej, okay, ciekawie. Aha. I przez takie durne akcje tak się kończy właśnie gra. Okej, okay, filmik właśnie mi się wyrenderował. Takich place'ów nie robimy. Można by było nagrać, jak nie grać w LoL'a. Mm-hmm.
zachłanne bestie. Tuord 2 na Steama za darmo! Naprawdę? Wojtek, musimy to mieć na Steamie. Po co? Bo to jest jedna z najlepszych gier RPG, jaka kiedykolwiek na świecie wyszła. Wiesz, ty w RPG nie lubisz grać. Jak to nie? Ja uwielbiam RPG. A po drugie, to jest gra multiplayer, więc my jesteśmy Żydami i ściągamy wszystko. I ja ci zaraz, Wojtek, ten... Zmuszę cię zaraz po tym, jak weźmiesz... jak to się nazywa? Już czegoś takiego nie ma! Już to jest oszukane! Okej. Okay. Aha, Korki ulepszył Walkirię. Nawet nie wiem, co on ma, że może daleko latać. To fajnie wiedzieć. Klasyczny przykład noba. Wow, niezły rage. O nie. Wszystko, co będzie szło, tylko w Kog'Maw'a. Aż tak ci zalazł za skórę? Tak. I choćbym go pod turetem robił całe życie. Aha, no fajnie, no! Przecież to się powinno resetować.
Sorry, jak będę nobił trochę tym Gragasem. Ale są też i śmieszne momenty w tym. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Udało ci się zamknąć. Mało. No tak. Aha! Fajnie, że Garen jest śmiertelny. No tak. Co mamy tu robić? Idziemy dalej. Aha. Coś mnie zaprosiło do LoL'a. No okej. Kto? Nie wiem, jakiś ziomek, nie znam nawet.
Trzy trupy. Kwadrat. O, sksułem temu pętę. Unicestwieni. Sksułem pętę Jaxowi. No, gratuluję za sksucie pęty. Ja się rzeczywiście się chwalić, nie? Okej. Więc dzięki bardzo za oglądanie tego meczyka Arama. Na początku myślałem, że przegramy, ale jednak wygraliśmy. Zapraszam was do kolejnych odcinków. No i żegnam się z wami.